Dokładnie. Dobra. Jak zrobić profesjonalne zdjęcie biznesowe? Jeśli oglądasz ten kanał od dłuższego czasu, by widziałeś więcej moich filmów, to z reguły nie jestem ubrany w taki sposób jak dzisiaj. Nie jestem w takim outficie, kiedy filmowałem te wideo gdzieś w podróży w Hiszpanii, na Wyspach Kanarskich czy gdziekolwiek. Ale dzisiaj goszczę u Krzysztofa Zaleskiego. Cześć, dzień dobry. Krzysztof jest profesjonalnym fotografem. Jeśli wpiszemy w Google fotografia premium Warszawa, to trafimy na Krzysztofa. Krzysztofa poznałem na spotkaniu LinkedIn Local w Warszawie. No i stwierdziłem, że dobrze byłoby podpytać o kilka aspektów tego, jak takie profesjonalne zdjęcie zrobić, ponieważ za każdym razem, kiedy staramy się jakby podszlifować nasz profil na LinkedInie, to każdy guru, każdy specjalista od LinkedIna mówi: twoje zdjęcie musi być profesjonalne, twoje zdjęcie jest niezwykle ważne, bo zdjęcie możesz przegrać wszystko. I czasem stałe prezentacje na takich spotkaniach o LinkedInie o zdjęciach. Precyzyjnie, to nie przypadek, dlatego że komunikujemy się wizualnie. Czyli 80% całej informacji obrazowej, całej informacji, która dociera naszego mózgu, to jest obraz. W związku z tym kluczem jest to, żeby w odpowiedni sposób się zaprezentować. I co? Co można powiedzieć? Tak naprawdę podkreślam to, że biznes robią ludzie. Czyli tak naprawdę trzeba tą ludzką stronę własną gdzieś tam pokazać światu. Okej. No tak, tylko w jaki sposób to wyciągać, bo no mamy tą walkę cały czas. Jestem ponad 2 godziny u Krzysztofa i robimy zdjęcia. I z jednej strony jest takie pomyślenie, okej, chcę coś pokazać od siebie, a z drugiej strony jak być przy tym profesjonalny w sytuacji, kiedy chcemy przekazać tym zdjęciem jakieś to, żeby ktoś nam zaufał, że to, co robimy, rzeczywiście ma sens. Jak znaleźć ten taki sweet spot? Trudno powiedzieć tak naprawdę, bo na pewno jeśli nie robisz tych zdjęć sam sobie, tylko przychodzisz do kogoś, kto mówi, że jest ekspertem w dziedzinie, to troszkę ma taką funkcję doradczą. Czyli to on powinien naprowadzić cię, w jakiś sposób pokazać ci, jak to wszystko powinno wyglądać. Zawsze wierzę w to, że zdjęcia muszą pokazywać człowieka w taki naturalny, prawdziwy sposób. Czyli pewna prawda i autentyczność w tych zdjęciach jest najważniejsza. Nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy. Mamy naprawdę niesamowite przymioty, każdy człowiek, i jeśli naprawdę się nad tym skupić i zastanowić, to taka prawda, autentyczność w biznesie też jakby jest premiowana i jeżeli ludzie czują, że to, co oferujecie, jest autentyczne, prawdziwe, to też łatwiej będzie im zaufać wam. W związku z tym raczej sprawa wygląda w ten sposób, że moja technika jest taka, że raczej zakładam, że staram się wydobyć jakiś ludzki element człowieka, ale jednocześnie nie ograniczam go zbyt mocno. Czyli zakładam, że, no nie wiem, bardzo dużym wpływem, czy też jakimś takim aspektem istotnym jest to, jak jesteśmy ubrani. Na pewno ciuch dużo zmienia, w związku z tym no, pewnym ograniczeniem jest to, że przy takich oficjalnych zdjęciach no, człowiek powinien być ubrany w miarę elegancko. Chyba, no właśnie, chyba, że nie wiem, że na przykład chciałby się zaprezentować w jakimś outficie zupełnie nietypowym i jakby twierdzi, że to jest jego jakiś message, to oczywiście nie ma sprawy. Natomiast zakładam, że jeśli ubierze się elegancko, to też powoduje, że wchodzimy w jakieś buty konkretne i też się w jakiś konkretny sposób zachowujemy. Raczej wierzę w to, że trzeba zrobić zdjęć dużo i z tej dużej ilości wybrać te, które będą precyzyjnie opowiadać tą historię, którą chcę przekazać światu. Okej, ten kontekst też jest istotny, bo dzisiaj przygotowaliśmy zdjęcia pod kątem konferencji, na którym występował, pod kątem LinkedIna, pod kątem wielu innych aspektów, i to myślę, że rzeczywiście, tak jak wiele rzeczy w marketingu i sprzedaży, chyba jest warto poznać tą grupę docelową, jakby do kogo chcemy trafić, jaką historię chcemy opowiedzieć. I jaką opowieść chcemy przekazać. Ale jaką też nas wypływa naturalnie, a nie taka wymuszona. No to tak jak wspomniałem, kluczem jest autentyczność zawsze. Jeżeli potrafimy pokazać się takim, jakim jesteśmy i uważamy, że nie ma z tym żadnego problemu, że chcemy to zakomunikować światu, to te zdjęcia będą miały pewną wartość. Warto też zadbać o to, żeby poza dobrym ubiorem być odpowiednio oświetlonym, żeby te zdjęcia jakby były wyraźne i tak dalej, no ale to są już takie zupełne technikalia. A takie błędy, które tak od razu ci się nasuwają, które widzisz? Największym błędem moim zdaniem jest wykorzystywanie jakichś przypadkowych zdjęć. Bo tak jak wspomniałem, to jest rodzaj wizytówki. Czyli zanim ktoś przeczyta to, co masz do powiedzenia, widzi miniaturkę.
jeśli ta miniaturka no, nie wygląda jakoś zachęcająco, to na ogół no, jesteśmy w stanie jakby poszukać innego specjalisty z danej dziedziny. Tak, tak. No, jeśli jest niechlujny w tym aspekcie, tak, no, to potencjalnie... dlaczego miałby być w biznesie jakiś bardziej taki dbając o szczegóły. Więc raczej zakładam, że po pierwsze trzeba być sobą, po drugie, no dla mnie najważniejsze jest to, żeby każdy człowiek, którego portretuję, wyglądał korzystnie. I mam jakiś taki super power, że ludzie na tych moich zdjęciach wyglądają dobrze. I na tym mi bardzo zależy. Jednocześnie jeśli czuję, że jakieś zdjęcie się nie nadaje do komunikacji, to go w życiu klientowi nie dam. Bo po co klient, który może nie ma dokładnie takiego instynktu jak ja, ma sobie zrobić krzywdę komunikacyjnie. Więc to też jest częściowo ta doradcza funkcja. Żeby wybrać właściwe zdjęcia i tak jak wspomniałeś istotnie, warto oglądając zdjęcia zadawać sobie pytanie, do kogo kierujemy przekaz, co chcemy powiedzieć i w jaki sposób. I jaki aspekt swojej osobowości chcemy podkreślić w tym konkretnym zdjęciu. Na pewno prostota jest też taką rzeczą, która dobrze się sprzedaje na LinkedInie, czyli neutralne tło, jakieś gładkie, zupełnie bez jakiejś nadmiaru informacji, tak żeby ten mózg po prostu skupił się na tym, co jest najważniejsze, czyli na tobie, a nie na tym, co się dzieje w tle. Spoko. Dobrze, to myślę, że są chyba najistotniejsze wiadomości, które kluczowe informacje tego, żeby to zdjęcie zrobić dobrze i nie przekombinować i w jaki sposób tego zabrać. Efekty mojej sesji z Krzysztofem znajdziecie poniżej, wstawię linka do tego, co wybraliśmy, takie topowe zdjęcia i też kontakt na Krzysztofa też będzie można znaleźć na dole, w opisie tego filmu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.